Kobiety mają wybór. Pod takim tytułem zorganizowano konferencję, podczas której omawiano, analizowano i prognozowano sytuację społeczno-ekonomiczną Polek. Jak twierdzą przedstawiciele rządu, program 500+ to tylko jeden z elementów pomocy polskim rodzinom. Więcej infrastruktury żłobkowej, dodatkowe środki w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, czy też inne zmiany, które mają pomóc kobietom na rynku pracy. Ja jestem też przekonany, że rekordowo niska stopa bezrobocia także wpływa pozytywnie na to, że kobiety nie obawiają się już tego, że decyzja o założeniu rodziny w jakikolwiek sposób wpłynie na ich szanse na rynku pracy. W Polsce na rynku pracy nadal nie ma równowagi płci i kobiety o równe traktowanie muszą walczyć. Tutaj raporty same mówią za siebie, tak, że jednak jeszcze trochę brakuje nam do tego, nawet może nie trochę, ale dużo, do tego, żeby te szanse wyrównać, ale ja ze względu na to, że ogólnie patrzę pozytywnie, mam taką nadzieję, że przyjdzie taki moment, gdzie to jednak nastąpi. Natomiast kobiety, przynajmniej tam, gdzie ja jestem wykładowcą, starają się przełamywać te schematy i są takie zespoły projektowe, gdzie kobiety przeważają. Nadal jednak to jest rzadkość, co widać na stanowiskach kierowniczych w firmach lub w polityce, gdzie kobiet jest znacznie mniej. Nie powinno tak być. Kobiety są potrzebne wszędzie, tym bardziej w polityce. Dużo lepiej wygląda to na niższych szczeblach samorządu. Tak jak mówiłam na konferencji, bardzo dużo jest kobiet, które pełni rolę sołtysów. Bardzo trudne funkcje, gdzie praktycznie to jest pierwszy front zderzania się z potrzebami mieszkańców. Stosunkowo więcej jest pań wójtów. Troszkę mniej już burmistrzów, mówię o Dolnym Śląsku. Mamy jedną panią prezydent Świdnicy, a w zarządzie województwa dolnośląskiego jest 5 panów, nie ma ani jednej kobiety. Nadal to mężczyźni decydują o przepisach i prawach dotyczących kobiet w Polsce. Program 500+, który miał spowodować, że w Polsce kobiety będą rodzić więcej dzieci, poniósł klęskę. Tak źle pod względem przyrostu naturalnego jeszcze nie było. Jeżeli patrzymy sobie na dzietność na całym świecie, to widzimy, że to nie jest tylko wyzwanie, z którym się zmaga Polska. No i analizując wpływ takich programów jak 500+, nie można tylko porównywać się do danych historycznych, ale też trzeba zastanowić się, co by było wtedy, gdyby takiego wsparcia nie było. Kobiety w Polsce nadal za mało w siebie wierzą i to jest największy problem, zdaniem uczestniczek konferencji. Dlatego, że doskonale sobie potrafią poradzić ze wszystkim, pogodzić wiele ról. To, że się robi karierę w biznesie, czy w samorządzie, czy w polityce, to nie oznacza wcale, że dom jest zaniedbany, że rodzina jest opuszczona. Przeciwnie, wydaje się, że to bardziej motywuje do godzenia tego wszystkiego. Katarzyna Sudnik, Echo24.